To z nas nie grał w Chińczyka, Warcaby czy Grzybobranie. Tak zwane gry planszowe umielały czas i zajmowały niejedno popołudnie czy wieczór, ale ich złoty wiek przeminął. Wyparły je gry multimedialne. Teraz dzieci i młodzież godzinami klikają przed komputerem, choć tęsknota do planszówek powraca, a nową odsłonę planszówki proponują członkowie klubu fantastyki. Gra polega na tym, że z naszych ze swoich czasów zostały wyrwane różne sławne osoby z ostrowca, m.in. Kubaśniska, pan Saski albo Radwan, i zostali wrzuceni do naszych współczesnych I zadaniem jest cofnięcie się, przejść całej planszy, by dotrzeć do wyrwy czasowej, żeby wrócić do swoich czasów. Ostrowiecki Galimatias, bo taką nazwę dla gry proponuje młodzież, został stworzony z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Grać w nią może każdy, bez względu na wiek. Do jednej partii może usiąść od dwóch do sześciu osób. Jest trochę komedii i jest gra, w sumie, pokazuje fajne różne historie, które się naprawdę działy w Ostrowcu. Ostrowiecki Galimatias ma jasno sprecyzowany cel, a dodatkowo w przyjemny i niebanalny sposób przekazuje sporo informacji na temat ciekawych wydarzeń i osób związanych z Ostrowcem. Odciągnąć ludzi, dzieci, młodzież od um, komputerów, od tej całej automatyki i chcemy im pokazać, że różne fajne rzeczy można nauczyć się przez takie różne gry planszowe. Nie od dziś wiadomo, że doskonale sprawdza się nauka przez zabawę. Nie trzeba godzinami wertować książek, można po prostu zagrać. Poznając nowe fakty w dobrym towarzystwie połączyć przyjemne z a jak zapewniają twórcy gry przy Ostrowieckim Gelimatiasie, obok faktów historycznych nie brakuje akcentów humorystycznych. A faktem być może kiedyś historycznym będzie to, że od 8 września 2018 roku Ostrowiec Świętokrzyski oficjalnie posiada własną planszówkę.